dzisiejszych czasach, to staje się coraz większe. Telewizja, prasa, internet prawie codziennie informowały nas o różnych żywiołach, które niweczyły pracę rolnika. Nas jednak szczęśliwie omijały. Także prośba, którą wyraziliście podczas tej mszy świętej do Żydowej, jeśli gminy chleba powszedniego nie zabraknie, a nasi rolnicy za swoją pracę otrzymają godziwe wynagrodzenie.